Zrobiłem tą oto bazę na attribute SMP. Ale co jest ciekawego o tej bazie? Ona jest na build limicie. Więc zabierzmy się za robotę. Zabrałem całego dirta z mojego ender chesta. Wybrałem miejsce. Miejsce, co było blisko mojej latającej wyspy z poprzedniego odcinka. Musiałem się teraz podbudować na build limit. Build limit niestety to nie jest kratka 319, tylko 256, ponieważ atrybut SMP jest na wersji 1.16.5. Ze stołu, co miałem z budowania wyspy i drewna, co w poprzednim odcinku ściąłem, zacząłem budować wyspę. Podczas budowania bazy postanowiłem zejść na dół, aby się przespać. Po przespaniu zobaczyłem Endermana. Zabiłem go, ale nie dostałem perły. Jednak co dostałem było dużo lepsze. Blok trawy. Szybko się wspiłem na wyspę i postawiłem trawę. Teraz na wyspie będzie trawa. Wszedłem z powrotem na bazę. Zmieniłem strumień wody. Teraz jak baza była skończona, to trzeba było zejść na dół. Ale przed tym musiałem zniszczyć całą wieżę dirta, co zrobiłem, aby się tu wspiąć. Jak już się dostałem na dół, to pomyślałem, że ten strumień wody bardzo brzydko wygląda, więc postanowiłem zrobić małą chatkę na dole. I tak właśnie skończyłem pierwszą bazę na build limicie na attribute SMP. Przepraszam Was wszystkich, że ten film był taki krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał i do zobaczenia.